Do futraka w końcu zawitał ośmiokrotny reprezentant Polski Paweł Dawidowicz. Paweł, na początku zadam Ci jedno z ulubionych pytań Wiśni, a więc jak szanowne zdrowie? Bo to jest chyba w ostatnim czasie taki największy problem. No wiesz, trochę wróciły dawne demony, ale co, no. Trochę mi uciekło rzeczy, nie? Jakby pod kolano to, więc teraz chciałem trochę podgonić. Teraz dopiero tak dobrze się czułem, że tak mogę powiedzieć, że okej, że ze zdrowiem, z kolanem po kadrze, nie? I to był... No ale 3-4 treningi zrobiłem mocne, no i wtedy miałem już ten wcześniej tam z nerwem problem. No i trochę tam mięsień nie wytrzymał, nie? Ale już pojutrze wracam do treningów. A jak powiedz, wcześniej wyglądała ta kontuzja tych krzyżowych? Bo to było dość dziwne, bo ty zerwałeś więzadła i jeszcze grałeś, co jest takie dość, powiedziałbym, specyficzne. Wiesz, jak zrobiłem krok, słyszysz, wiesz, że coś, no właśnie, to że coś nie jest tak, jeszcze jak w kolanie, to jest... No i wiesz, ja mówię na ziemię, nie? I mówię, zmiana, nie? Trenerek do mnie mówi, Paweł, nie ma już, nie? Ja mówię, nie ma? Mówi, to weź tam, coś pobiegasz, mówi, nie? To tam nic, nie? Ja tak stanąłem, mówię tak, no, czuć, nie? Ja mówię, dobra, no to pograłem. To ile tam było, 15 minut? No 10 chyba, czy... No. To pograłeś Beckenbauera takiego, który tam, wiesz... Tak, tak, ale jeszcze tam sprint zrobiłem raz, nie? I raz dostałem taką piłkę, gdzie wiadomo, jakbym był zdrowy, to mógłbym to gdzieś podać, czy jakoś uderzyć. I braciak do mnie po meczu dzwoni, mówi, ty, ale miałeś tą pod koniec. Kurde, to mogłeś tak ją uderzyć. Ja mówię, chłopie, ja ledwo kolano trzymałem. Ja o życie walczyłem. Ty o życie walczyłeś wtedy. Wiesz, bo to się nie zdarza. To znaczy, nam się kojarzy taka kontuzja z tym, że piłkarz od razu na noszach jest znoszony i generalnie jedzie na badania, a nie, że jeszcze... gra w piłkę. To, twoim zdaniem to jeszcze przeszkodziło, czy to nie miało już znaczenia? Jak nie, bo już się zerwało, więc a wiesz, już... mięśnie trzymały. Nawet po meczu doktor mi sprawdza kolano i mówi, wiesz, nie wygląda to źle, bo nie opuchło od razu. To ja tak, wiesz, pozginałem, a na następny dzień, jakoś przed Wigilią to było. Tak, to był grudzień. To moja mi mówi, chodź pojedziemy, bo trzeba choinkę kupić. Ja mówię, no trochę te kolano mnie boli, ale doktor mówił, że bez dramatu, nie? No to pojechaliśmy. Szczerze, ja tak mówię, Zuzia, pod górę mnie boli ta noga, nie? Mówi, to do doktora później zadzwonisz. Jeszcze choinkę wziąłem, przyniosłem do domu, rozłożyłem. Potem prześwietlenie, no i potem już trochę mina. Czy nie była to najlepsza robota sztabu medycznego w historii Elhasu Verona najprawdopodobniej? Wiesz, bo dopóki nie spuchło, nie? No. Na następny dzień mi spuchło, to już... Sygnał ostrzegawczy. No, i też już tak nie zginała się do końca. I wiesz, no potem rozmawiałem z doktorkiem, nie, na wideo i pokazałem mu kolano, mówi, coś może być, nie. Miałeś takie poczucie, kurczę, że to w takim newralgicznym momencie się przydarzyło, że tak naprawdę twoje akcje notowania, chociażby w reprezentacji Polski, rosły i nagle, bam, zostałeś wyłączony z gry. No wiesz, tam do okienka brakowało, nie wiem, 3 kolejek i miałem tam sygnały, że wiesz, Paweł, pograj te 3 mecze spokojnie, bo już... Transfer klepnięty niemalże, dogadany. To były kierunki wewnątrz włoskie, czy jakieś inne? To były inne, ale ja wewnątrz chciałem zostać, nie? No ale no co, no nie ma dobrego momentu, nie, na kontuzję. No. Powiedziałeś, że wróciły stare demony teraz, to znaczy, bo ty miałeś kiedyś taki problem, że co chwila coś się tam wydarzało, po czym zmieniłeś troszeczkę cały tryb życia, a wróciły stare demony, dlaczego w takim układzie? Dopóki jestem wypoczęty na treningu, nie wiem, 2 treningi dzień po dniu, jest okej, nie? Trzeci trening jest mocny i te już ostatnie pół godziny czułem, że te kolano już nie chce pracować, tak jest zmęczony po prostu, a jest trening, no to no nie zejdziesz, powiesz, sorry, mam zmęczone kolano, schodzę, nie? I wiadomo, że ta lewa noga już więcej wtedy pracy bierze, nie, na siebie. I przez to też jest bardziej narażona na urazy. Teraz z Atalantą graliśmy, ile? 4 tygodnie temu. To zagrałem 2 mecze z rzędu i już trzeci już... Okej, okay, już... Już ciężko było, nie? No i przed tym meczem, wiesz, na treningach wszystko wzór, nie? I potem było, że podskoczyłem i tak trochę źle stanąłem, nie? Na prawe kolano. No i w dniu meczu wstaję, no i się kolano nie zgina, nie? Ja mówię do fizjo, mówię, fizjo, jest tragedia, nie? Nie mogę chodzić. To my na siłkę pompujemy te nogi 2 godziny przed meczem. No i dobra, nie? On mówi, jak tam, Paweł? Ja mówię, no nie ukrywam, no ciężko, nie? Bo... Odczuwam lekki dyskomfort. Ale ja to mówię, ciężko. Ja mówię, dobra, odpocznij, jak będzie coś potrzeba, no to wejdziesz, nie? I tam akurat przegrywaliśmy, żeby tam gonić wynik. On mówi, dobra, Paweł, dawaj, grzej się, nie? Wstałem, przebiegłem się 5 minut.
On patrzy na mnie i mówi, Paweł, weź usiąść lepiej. Chłopie, gdzie z tym kolanem? Ale dwa dni później minęło wszystko, nie? Okay. Więc po prostu było zmęczenie. Tak. Ale we Włoszech jesteś już kilka ładnych lat. Dobrze się tu czujesz? Już tak się zaadaptowałeś w pełni do tego życia właśnie i do tego włoskiego Dolce Vita? Te państwo najlepiej mi tak odpowiadały, nie? Od początku pod względem, wiadomo, jedzenia, życia, ale też piłkarsko. Iwan Juric, gość, z którym współpracowałeś, a teraz jest w Torino i Karol Innetti też miał okazję nam opowiadać troszeczkę o jego metodach treningowych. To jest trener specyficzny, który lubi tę intensywność. Do mnie! Super trener. Mhm. Pojęcie, przygotowanie pod zespół, który grasz taktycznie, że naprawdę pokazuje ci rzeczy takie, że jak się obracać, w jakim momencie podejść, jak takie te małe rzeczy, mhm, które naprawdę dla obrońców robią bardzo dużo, nie? No i pod względem przygotowania fizycznego, no to będziesz przygotowany. Jak to przetrwasz tam, no to... No ale co to znaczy przetrwać? To znaczy, co to jest takiego? U mnie się zapierala! On przyszedł, był obóz przygotowawczy, to po tygodniu było 10 z zaderwanymi mięśniami. O kurde. 10. Mhm. Ostrzegam szczególnie tych, co dziś są pierwszy raz. U mnie się zapierdala. Jak kto u mnie nie zapierdala, to nie gra. Selekcja naturalna. Selekcja naturalna. Ty byłeś w 60, czy nie? Ja miałem problem, ale nie, że naderwałem. Ale byłeś do gry, wiadomo, nie? Cały czas. Tak, dwa dni, trzy dni, coś, nie? Ale trenerze, my lubimy zapierdalać. A tam wiesz, jak coś trzy dni, czy dwa dni, to on mówi, nie, no jak? Naderwany mięsień? Nie. No to po co odpoczynek? Zrozumiano? Biegać. Okay. To albo się zerwiesz i się przystosujesz, albo... Słabsza kość pęka, słabszy mięsień. No. Ale trenerze, zajmiemy się. I o to chodzi. Słabi się muszą zajebać, silni muszą przetrwać. Ja teraz tym trybem idę 3 lata, nie? Okay. Bo teraz był Tudor, przejął całą szkołę po nim. Okej, okay, to jest jego... My graliśmy identycznie. Identycznie. Identycznie, identyczne treningi. Wiadomo, on dał trochę luzu, bo on był takim trenerem, tak żartem rzucił, ale wiedziałeś, że żeby na to zwrócić uwagę. I teraz ten, co przyszedł, Bocchetti, to on był drugim trenerem u Tudora. Okej. Okay. I teraz przejął nas, więc jest wszystko tak samo teraz. Treningi, wszystko. Noga wypoczęta, a noga zmęczona, to są dwie różne nogi. A ty, Paweł, już generalnie wypisałeś we Włoszech z gry jako defensywny pomocnik, jako szóstka, już teraz się profilujesz tylko jako środkowy obrońca, najchętniej właśnie w systemie z trójką? Najchętniej tak, ale jak wiadomo, jakby trener podszedł, bo Juric jeszcze mnie wystawiał czasami na szóstce. Tak. Juric to się czasem na dziewiątce wystawiał. Jak mnie brał przed meczem, to już wiedziałem, że coś jest jakieś specjalne zadanie, nie? Agent do zadań specjalnych, Paweł Dawidowicz, za chwilę też o tym porozmawiamy. Mówi, siadaj, nie? I się cieszy, no to... Ja się cieszę. Co się cieszysz? Ja mówię, dobra, nie. Jak graliśmy z Napoli, mówi, Ziela znasz, nie? Ja mówię, no znam. Ja mówię, no tego przykryjesz. Ja mówię, na szóstce to? A co, jakiś problem? Ja mówię, nie, no nie ma problemu. I miałeś plaster Bydzielka? Takim? Czy... Wygramy jeden na jeden. No tak, więc... bo w sumie u Juricza się gra jeden na jeden, więc to tak. A wcześniej nie zrobiłem żadnego treningu na szóstce, nie? I się śmieję, no to kurde, mogliśmy chociaż wczoraj coś potrenować. Mówi, no wiem, ale nie, bo spałem i mi tak przyszedł taki pomysł. Mówi, bo tu potrzebny ktoś taki, że zwrotny przejąć. Ja mówię, nie ma problemu, że jestem. Ale powiedz mi, czy nie ma problemu w przestawieniu się później na inne granie? To znaczy, jedziesz na kadrę, no i jednak się gra strefowo, można powiedzieć. To ja ci powiem tak, no. Jeżeli grasz z gościem jeden na jeden, silnym, wybieganym, szybkim, przez 90 minut. I potem chłop ci mówi, graj strefowo i czasami wyjdź do niego. To ty? Playa! Kurde, ty oszczędzasz... Wakacje! Oszczędzasz połowę siły, nie? Jak podejdzie blisko ciebie, no to ty już robisz 5 metrów, a nie biegniesz 20 metrów na sprincie do niego. No ale właśnie czytałem coś takiego, nawet sobie zanotowałem, że dyrektor sportowy Fiorentiny Daniele Prade, która latem wzięła z Werony Sufiana Amrabata, zwraca uwagę, że w przypadku zawodników dobrze radzących sobie u Juricza trzeba być bardzo ostrożnym w ocenie tego, jak uda się ich przenieść do zespołów grających zupełnie innym systemem. Tak. Większy problem będą mieć zawodnicy ofensywni czy defensywni? Ofensywni. Mhm. Defensywni, no zobacz, gdzie on był, gdzie ta szkoła, to wszyscy idą do dobrych klubów. Okej, okay. No tak. Wszyscy... Przecież rozkupowana jest, Elas jest rozkupowany przecież co okienko. Tak? Teraz Torino też sprzedał tam tego Bremer? Bremer, tak. Więc obrońcy zyskują bardzo dużo, bo jednak on ci takie rzeczy, że faktycznie możesz wyciągnąć wnioski i... Nie, że czasami ci trener powie jedno, a ty tak patrzysz...
Miałeś okazję do dyskusji z Czesławem Michniewiczem na temat twojej pozycji w klubie, na temat jak ty chcesz grać właśnie też na jakiej pozycji i w reprezentacji i w Elasie. No co mam pojechać i powiedzieć, ty słuchaj, ja chcę grać tu. Na półprawy? Czesiu, chciałbym ustalmy indywidualnie, jeden na jeden właśnie. Nie no, powiem to ale tak. Ale wiesz, Czesław Michniewicz jest zainteresowany, takim, że on zawsze lubi wypytać lubi zawodnika nie? o specyfikę pracy w klubie. W klubie wiadomo, mam już pozycję, że mogę powiedzieć, wolę tu. Jeżeli potrzebujesz mnie tam, nie ma problemu. Ale wolę tu. A na kadrze ja zawsze, jak jeździłem, to jednak to jest kadra, że nie trenujesz za często, że i musisz po prostu być przygotowany. Nie wiem, potrzeba na lewej, na prawej, na środku, no jestem, no wyżej, niżej. Po którym meczu reprezentacji miałeś poczucie takiej dobrze wykonanej roboty? Czy to była Anglia, czy może Albania na wyjeździe? Ja nie czułem po tych meczach, żebym ja coś zrobił ekstra. Wow. Ekstra. Mhm. Bo ja takie mecze w tamtym okresie, ja grałem taki prawie ciągle mecz w sezonie, nie? Na takiej intensywności, żeby zabierać te piłki, wyprowadzić. Jeszcze wiadomo, że w kadrze mi brakowało tego, żeby ruszyć tą piłką. Ale to też zależy od trenera, czy on chce, czy nie chce. Co zawsze ciebie w jakimś sensie wyróżniało w kontekście polskich piłkarzy, prawda? I też jak ja pójdę, to ten środkowy pomocnik, on musi iść, bo jak ja pójdę tutaj... On nie zasekuruje. Tak, a tutaj wiadomo, że jak oni widzą, to jest już tak jesteśmy zgrani, że oni zostają wszyscy. Okay. I wtedy ja nawet się nie oglądam do siebie. Jak już idę, to idę. Ty uchodziłeś za gościa, który właśnie jest świetny w tym wyprowadzeniu piłki, był szóstką, defensywnym pomocnikiem i tak dalej, a nagle się okazuje, że właśnie w tym systemie gry u Juricza i później u Tudora i tak dalej, to trzeba przecież tyle pojedynków, że tak powiem, w trakcie meczu odbyć, że się też człowiek podnosi pod tym względem, takie mam wrażenie, prawda? Że tu nagle to się okazuje dla obrońcy jest kluczowe, żeby wygrywać pojedynki, tak? No wiesz, my mamy po każdych meczach, dostajemy statystyki, wszystko, więc naprawdę to było na dobrym poziomie, nie? Bo jak jako obrońca, jak nie masz tego na dobrym poziomie, no to nie idziesz wyżej. No tak, bo można mówić o tobie, że masz fajne wyprowadzenie, elegancki chłopak, fajny chłopak, tak? Fajnie rozgrywa, ale no pojedynki no 50% przegrał, nie? Albo można o nim powiedzieć, że na siłę cała Polska chce zrobić z niego mega piłkarza. Tak. Z kogo to cytat? Nie wiem. Nie wiesz? No, normalnie Dawidowicz to gra 10 na 10 dokładnych, jak jest w formie. Ten chłopak ma 20 lat, a jeszcze formy jego nie pamiętam. Odciąłem się bardzo mocno. Ale to było wtedy, kiedy na pewno to do ciebie dotarło. Cała Polska chce na siłę zrobić z niego mega piłkarza. Ja wam mówię, że szczerze, no, niech pierwsze pogra dwa sezony w drugiej Bundeslidze po 90 minut, będziemy go oceniać. Na dzień dzisiejszy to w słabym Bochu nie umie ze składu wywalczyć. Na siłę wszyscy chcemy zrobić z niego mega piłkarza. Takie euro młodzieżowe było w Polsce. No to tamto. I taki... Kubeł dostałem zimnej no wody. Właśnie, nie? To euro, tak patrząc z perspektywy czasu, dla mnie to było super, że ja dostałem tak po dupie. Wiadomo, że jeżeli sprawdzisz, ja pół roku wcześniej nie grałem w piłkę, byłem kontuzjowany, leczyłem się. Dobra, to byś musiał sprawdzić, że ja przyjechałem z marszu tam grać. Przejmowałeś się tym. Ja pamiętam, że byłem wtedy w tej kadrze. Przejmowałem i tym, co się. Godzina bardziej czytał o tobie, tak, prawda? Tak, i właśnie to chcę powiedzieć, że spotkałem się po meczu, bo była rodzina, nie? I ojciec z mamą był. Okej. I wiesz, jak zawsze tak luźno, to oni po meczu tak przyszli do mnie i nawet nie wiedzieli, jak zagadać do mnie. I to mnie tak trochę tak ruszyło, że mnie to nie rusza, ale to jednak bliskich dotyka, nie? My cię pomściliśmy wtedy, nie wiem, czy wiesz. Tak? Bo spotkaliśmy Pedro Pauletę w Gdyni na meczu. To ktoś, mi wysłał, to? Ktoś mi wysłał. Wysłać to? Tak, to była nasza, że tak powiem, robótka. Ty trafiłeś wtedy do Palermo i zszokowała cię włoska kultura piłkarska w tych pierwszych kontaktach, no bo to było coś zupełnie no jest innego. Twarda, nie? Włoska piłka. Jest z portugalskiej do włoskiej, gdzie stricte techniczna i... Stricte dotkniesz kogoś leciutko i leży 5 minut. Serie B jest twardsza, bardziej fizyczna. Seria, wiadomo, trochę bardziej gwiżdżą, ale też puszczają. Nie jest tak, że naprawdę musi być faul, żeby gwiznęli. I dla mnie to jest super, nie? Wiadomo, dla obrońcy no to rewelacja. I to też jest bardzo rzadka sytuacja, że byliście we czwórkę z Polski de facto w tym klubie wówczas. Tak. No tak, tam grille czasami rozpalaliśmy. Troszkę na wakacjach mimo wszystko, cały czas słoneczko, tak. Prawda? No, woda. Muraś tam miał domek z basenikiem największy, no to tam u Murasia zawsze, nie jest spotkanie. Przemek Szymiński i Tiago. Tak. Piłkarzowi można więcej we Włoszech? Można. Benfica w Portugalii, no to to... Top. Absolutnie. Tak, więc tam też mogłem odczuć, jak to, no można więcej. To czasami już dwa razy mi się zdarzyło, że tak w Weronie gdzieś jechałem, gdzie nie mogłem zajechać, pod zakaz, zatrzymują mnie mandat,
ktoś wychodzi, cześć, jak tam, taką koszulkę, no to ci rzucę tam, dobra. Zawsze dobrze mieć dwie, tak, w bagażniku? Powiedziałeś, że nie oglądasz za dużo meczów, ale śledzisz gdzieś losy tych piłkarzy, z którymi przyszło ci trenować choćby wtedy w drugiej drużynie Benfiki, no bo tam jest armia, absolutnie. No, odpalasz sobie gwiazd, Manchester City, proszę, Ederson, Ruben Dias, no moi koledzy. W Portugalii, wiadomo, po pierwszym roku, po drugim roku ja już byłem z drużyną, obozy, wszystko. Ja naprawdę tam się czułem, że mogłem tam zaistnieć i naprawdę grać, bo byłem w top formie. Chyba był nawet taki moment, w którym ty i Renato Sanchez rywalizowaliście o miejsce w składzie w tej drugiej drużynie. I był moment, że ty nawet wygrywałeś chyba Tak, że Ruben Dias nie grał w ogóle na przykład, nie? No i byłem w top formie, na tych treningach, wiesz, mówię o pierwszej drużynie, nie? I był obóz i potem po obozie jechaliśmy do Anglii i tam oni zawsze rozgrywają ten turniej, gdzie tam Arsenal, no... I tam się rozsypałem, no tydzień przed. Okej. Rozsypałem się i myślałem, że wrócę szybko, a wróciłem, no, jak już zaczęło się wszystko i trener do mnie podszedł i po prostu po koleżeńsku mi powiedział: Paweł, super wyglądałeś, wszystko, teraz te były sparingi, że zależało nam, żebyś pograł, nie pograłeś, będzie ci ciężko. I ja szanuję takie coś. Nie stracił mojego czasu, ani wiesz, ja mu tam nie zajmowałem głowy. No i wtedy poszedłem do Bochum, nie? No dobrze, no poczynając od bramkarzy. Ederson. Super grał nogami, ale wtedy grał Julio Cesar, więc on nie grał nic. No nie przewidziałbym, no drugi bramkarz, gdzie nie dostaje nigdy szansy, no nie. Ale czy spodziewałeś się, że Pedro Gabosho i Gibego zrobią taką karierę i wylądują w Polsce? No tego też się nie spodziewałem. No, mieszkaliśmy w tym samym bloku, nie? A czasami przychodził w masce białej, takiej z jakąś sikierą, wiesz, dzwonił do mnie i straszył mnie. Pedro Gabosho. Taka postać. Potem on szedł, ja go jajkami rzucałem z balkonu, nie? A to było jakieś tak na Halloween przebranie, czy po prostu? Tak, tak. I mnie sprawdzał, wiesz, czy otworzę, a on, wiesz, takiego wzrostu. Tak, On jest taką kolorową postacią, no też tak. Później nagrywał jakieś kawałki hip-hopowe, no. Ale jedyny, co się spodziewałem, to ten Gedesz. Gonzalo Gedesz, ten, który teraz jest w Wolverhampton, był w Valencji PSG. On naprawdę robił robotę, że zobaczyłem go, mówię, piłkarz, nie? Że naprawdę dribbling taki luźny miał. No. A właśnie Renato Sanchez? Nigdy bym nie powiedział. Tak? No. A to jest niesamowite, bo jak on z kolei zaczynał w Benfice, pamiętasz, my mieliśmy okazję sobie komentować nawet te mecze. Mam wrażenie. Ja mówię, kurczę, gość, jaka dynamika, jak zdobywa przestrzeń, wiesz, tak, mówię. Ja ci powiem jedno, no? Że jeżeli jest młody Włoch, kosztuje dwa razy więcej, ma większy margines błędu. Jasne. Coś zrobi dobrze, to jest od razu wybite wysoko. W Portugalii to samo, bo tam, wiadomo, Benfica, te wszystkie kluby, oni utrzymują się z... Ze sprzedaży zawodników, oczywiście. Więc jeżeli jest młody Portugalczyk, jeszcze lepiej, zagrasz sezon tam, to już wskakujesz, że kosztuje 40 milionów, bo kosztuje 19 lat, zagrał cały sezon. Więc tam wiadomo, że jak tam już grasz w młodym wieku, to jest potem, masz drogę otwartą do wszystkich klubów, nie? Trampolino. Z 10 lat temu lubiłem sobie odpalić kompilację Adela Tarabta. Ty miałeś okazję widzieć go na żywo na treningu. Po nim też chyba było widać, że to jest pan piłkarz. Przynajmniej na treningu. Tak, tak, ale on już przyszedł po tej karierze takiej, no, że tak, już tak. To był pan piłkarz. On później jeszcze odpalił na chwilę, tak. Ale to już było troszeczkę później. On był najlepszy, bo tam trochę słabo go tam przywitali, nie? Tam miał trochę problemów. Ja do mnie tak pamiętam, jak go tam nie znałem, nie wiem, drugi dzień przyszedł, mówi: Paweł, you know, I'm a millionaire. I don't care about this, I'm a millionaire. I mi opowiada, ile tam czegoś ma, ja tam, wiesz, no, młody tam dopiero co wyjechał z Polski, tak słucham, no fajnie, nie? Też bym chciał się znaleźć w takim miejscu. Ale w treningu robił z piłką cuda? On był bez kondycji, bez sił, ale no takie dziury zakładał, no. Bo on ulicznik, ojej, nie? Ojej, on ulicznik, super, technicznie super, luz, nie da rady tego nauczyć się, tego luzu z piłką, że ten balans taki, że on robi balans, ty wiesz, że on zrobi ten balans, ale tak, i tak ten krok zostawiasz, bo no przecież widzisz, że on tam idzie, on jednak tylko taki, wiesz, jeszcze trochę on ulany, tak, to ten balans miał taki... Za maszysty, tak. Bym powiedział. No i też jak my graliśmy, to przecież zostaje ostatni, nie, na środku boiska, akcja, tam wszyscy, podaj, on wyprzedził,
czeka na tego z tyłu, wiesz, widać, że my już wiemy, nie? To już jest śmieszne, czeka na niego, że niby zagra, jeszcze mu dziurę wali i dopiero podaje, nie? No tak, no on już tak sobie go wyobrażałem, wiesz? Tak. On już doesn't care, więc wiesz, tak. Mógł sobie robić co. Ty, co go w drużynie pierwszej, tam go przywitali od razu, nie? W sensie, że skasowany został? Przyszedł na trening, dwie dziury założył, nie? Tam. I potem założył też następny trening, jeden go, pum. Wyprostowano. Wyprostował. Potem wiesz, a on nic nie brał sobie do bani, że dostał, to myślisz, że ci nie założy następnej dziury. I ten, co mu walnął, biegł i on mu jeszcze raz walnął taką dziurę. To tam wszyscy, wiesz, śmiechu, to on już był czerwony, nie? To już był tam... Nie próbowali trafić piłkę nawet czasami. Czy on założył tę dziurę Luizao, czy...? Nie, akurat był Fejsa. Lubomir Fejsa. No to taki... Piłkarz o podobnym profilu wtedy do ciebie, tak myślę. Tak, i on był od właśnie tego, że on miał dawać te właśnie... Podostrzyć. Ale widzisz, dużo rozmawialiśmy o Iwanie Jurniciu, a jednak w Benfice miałeś okazję poznać też Jorge'a Jesusa, no też bardzo taką wyrazistą postać, jeżeli chodzi o myśl szkoleniową w Portugalii. Jak jego z kolei wspominasz? Bardzo dobry trener, tylko jego był problem taki i mój, że on nie gadał po angielsku, a ja jak przyszedłem, to nie po portugalsku, więc po trochę czasu... Nie pogadaliście mi... za bardzo. No, więc on mi gada coś, ja to i wiesz, patrzę, wziął mi tablicę, no i pokazuje na tablicy. Ale na treningu, no to jednak... Bez języka jest bardzo ciężko, nie? Więc ja się uczyłem tam szybko, ale dopiero mi to gdzieś tak no, pół roku zajęło. A ktoś ci pomagał na przykład z drużyny wtedy tłumaczyć niektóre zagadnienia? Czy sam musiałeś sobie radzić? Tak, ale tam jest... Adel Tarab, nie? Ale tam... Twój przyjaciel, milioner. No, on nie słuchał, nie? Ja bym wywalony. On grał swoją grę. On był tym na pewno, gdzie go nie pytałem, co teraz robimy, nie? Bo on patrzył na innych, co robili. Mówiłeś o... Lindelofie, to też tak, chyba bardzo był bardzo dobry z nim kontakt. No właśnie, i to też był gość, któremu przewidywałeś taki rozwój, czy... Nie. Nie. Sobie przewidywałeś, jemu nie. Mówimy o drugiej lidze. Tak, mówimy tak. Wtedy o tamtym czasie. Tak, i tam grało teraz tych 8 zawodników, gdzie teraz gra w tych najlepszych klubach. Mhm. Nelson Semedo był jeszcze Ruben Dias. Ruben Dias właśnie, tak, to jest, wiesz... Bernardo Silva czasami grał. Elder ten... Elden Costa? Tak. Mhm. Który był w Anglii też. Tak, był w Anglii, czekaj, no... Reinildo, ten, który teraz jest w Atletico? Tak, temu to kompletnie, temu... Nie, ale tak... Że co, że nie widziałeś w nim w ogóle kandydata na piłkarza? Nie, bo nawet, no nie grał nawet, wiesz, z nami, my tam, wiadomo, mieliśmy ekipę. W tej ekipę. B drużynie mieli. Tak, my mieliśmy tam ekipę i że naprawdę, jakbyś zobaczył na ławce, kto tam siedział... Tam mogłeś zostać, ty byś dzisiaj grał w Manchesterze City. I wiesz, i byś zobaczył, kto tam był na ławce, to teraz by cię bardzo zdziwiło, nie? No. Ale po Bernardo Silvie nie widziałeś, że ma tę iskrę Bożą, że widać po nim duży talent? Czy takich tam było na pęczki? Wiesz, no Portugalczycy mają ten taki luz. Tą maniankę. I tam ten Jorge Jesus tak nie bardzo go darzył sympatią. Jego akurat nie, oni byli skonfliktowani, bym powiedział nawet. Skonfliktowani, znaczy, bo kiedyś Bernardo Silva napisał coś tam na Facebooku na temat... Na fejsie, tak? Na fejsie. Portugalczycy, oni mają tak do siebie to, że oni muszą czuć się pewnie. Okej. Okay. O nim się głośno mówiło, że jest dobry, ale też nie grał, więc... No tak, gdzieś dopiero... Wiadomo, no technikę, no to tam... Nie, no technikę to mieli, pewnie ma każdy, ale właśnie taki Ruben Dias, który mówi, że wtedy jak ty z Renato Sanchezem grałeś w pierwszym składzie, on w ogóle siedział na ławce, a później w nim widziałeś takiego obrońcę, z którego Pep Guardiola zrobił w pewnym momencie taką bestię? Nie, to jest... pierwszy raz powiem wam, że my graliśmy te młode Champions League. Mhm. Okay. I pojechaliśmy do Londynu, graliśmy z Chelsea, nie? Aha. I tam wszyscy, wiesz, że super Chelsea, no, grali tam dobrzy zawodnicy, ten Abraham też. Mhm. Tam i Abraham. Tak, no z przodu, tam jeszcze kilku. I my wtedy przyjechaliśmy tą taką ekipą, gdzie teraz byś powiedział, że to gwiazdy wszyscy, no. Nie? A wtedy i ten Ruben Dias pierwszy mecz tam zagrał, pierwszy mecz. Okay. I my tam chyba 3-1 zlaliśmy ich i to tak zlaliśmy, potem Liverpool zlaliśmy. No i wtedy tak było głośniej o nas wszystkich, nie? Okay. Od tego czasu tak... Jego też notowania i... Wszystkich. Okay. To coś tak wyróżniało tam wszystkich, że trening się kończył. Nie wiem, szło się coś zjeść, albo nawet czasami nie. I wszyscy na siłkę. Gdzie portugalska piłka wydaje się bardzo techniczna. Tak, tak. Wszyscy na siłkę i wszyscy nogi, gdzie... Tu, nie wiem, czasami mówią, a nie rób nóg, bo będziesz zmęczony na treningu czy na meczu. Aha. Nie ma, jest chłop od przygotowania fizycznego, mówisz mu, będę o tej, dobra. Czyli na to Benfica jako klub już kładła być może nacisk, tak? Tak, tak. My codziennie miałeś swój plan, okay. Codziennie
ten ci mówił, jestem od tej do tej na siłowni, nie jesteś dzieckiem, nie pilnuję cię. Jak chcesz, żebym ja ci pomógł, to przyjdź w tych godzinach i zrób tą robotę. Śmieszne byłoby było napisane rekordy w podciąganiu się. Na drążku? Na drążku. Jaki rekord? Ciekawy. I tam rekord chyba miał najśmieszniejsze, że David Luiz miał. Walnął z 25, nie wiem. I chyba z 21 Di Maria. Kurde, Di Maria? Właśnie, Jezus, ja jak też to zobaczyłem. Przecież on się wydaje właśnie takim gościem, który siłownie to akurat szerokim łukiem. Ale tak zwana siła, wiesz, globalna. Prawdziwa, globalna, jak mówił tak. Adam Nowałka. A ty jesteś piłkarzem, który właśnie lubi sobie pójść na siłkę i poprzerzucać troszeczkę ciężarów? Lubię i teraz muszę. Mhm. Był moment, że w Portugalii przez chwilę ja ważyłem 84 kilo, nie? Mhm. Byłem no, po prostu nabity tu, masakrycznie. No ale też jesteś, wiesz, no, jest kawał chłopa, tak, nie? Tak, i chcieli zobaczyć po prostu jak... Bo ten wiadomo, te pierwszy rok czasu to grałem, ale chcieli mnie tak na eksperyment rzucić, bo... No zapłacili za Polaczka 2,5 miliona euro, no tak. To z tego będą no, z nim robić co chcą. Zobaczymy, czy będzie on lepiej grał, jak się go nabije i czy będzie... Czy tak. Może stanie się mniej zwrotny na przykład. Tak, ja się stałem mniej zwrotny. Mhm. Więc i potem odpuścili kompletnie ciężary i pracowałem na drążku, wiadomo, siłka, ale bardziej z własnym ciałem, nie? Te głębokie mięśnie i to wszystko, nie? Też, a oni ci mówili, że widzą w tobie nowego Nemanja Matića, bo taki, pod takim profilem też byłeś tam przedstawiany na początku. Tam to łatkę mi od razu przypięli. Można powiedzieć, Nie wiem, czy wy wiecie o Matiću. No? On jak przyszedł, to on tam przez miesiąc czasu biegał wokół boiska. On tam przyszedł i on, no ten Jorge Jesus zobaczył go na treningu i mówi, nie, no z kogo wy mi sprowadziliście? Nie. I nie trował w ogóle z drużyną. No ale miał biegać, bo co? Bo był za gruby? Trening był, no i nie było miejsca dla niego. Nie, on raczej szczuplutki, nie? Ale on był tak słaby, że się nie łapał na trening, zdaniem trenera. Tak, jakieś piłki stracił, tak bez sensu gdzieś podawał, nie? A, i Jezus się wkurzył i... Tak, że sam trenował, ale to ja uważam to jako plus, szacun dla niego, bo wiesz, pracował, że nie wkurzał się. Pracował, mówi spokojnie, pracuje, przyjdzie czas. I potem był taki problem, że tam dwóch, trzech wypadł ze środka pomocy, nie? Aha. No i ten mówi, dawaj go. Dawaj mnie tego Matića. No i zagrał, wiesz, jeden mecz, drugi mecz, trzeci mecz i nagle, wiesz, boom. Czy ty tam się czułeś gościem, który pasował do tego towarzystwa pod kątem choćby wyszkolenia technicznego, czy miałeś kompleksy, jakbyś przyjechał do bogatszych kuzynów z miasta? Większego niż Ostróda. Powiem to, bo ja się czułem super, bo oni mi od razu nałożyli tak, co oczekują ode mnie, powiedzieli mi, jasno. Aha. Jak już przypięli mi tego Matića, to wiadomo, chcielibym tak grał. I to, powiem wam, że to nie jest ciężkie w takim klubie. Bo no, zagrasz nieprzyjemną piłkę, no to oni sobie na gorszą nogę i też na tą radę, nie? Nie ma gorszej nogi. Nie ma. I jeszcze wiadomo, tam się nastawiasz na 4 mecze w sezonie. No, Benfica, no znaczy Sporting Porto i Braga. I Braga. No tak. No i koniec. I ta reszta, nawet jak coś ci się tam przytrafi, wygrywasz 5-1, 5-2, to wiesz, to co oni tam... A miałeś takie poczucie niedosytu, że nie udało ci tam zaistnieć w pierwszej drużynie? Miałem. Miałem, no mówię wam, ten moment taki miałem, ale no... Puściłem to po prostu w niepamięć, nie? I kompletnie tak brałem po prostu, co tam dawali mi. Szybko się zaadaptowałeś tam w szatni? Jak złapałem język, to już wtedy to się zmienia wszystko. Nie oszukujmy, ja miałem 18 lat, 19, wyjechałem sam. Bez rodziców, bez znajomych, bez nie wiem, sam. Nikogo tam nie znam. Nikogo. Nie znam języka. Nie znasz języka i nikogo nie znasz. Pierwszy pół roku ja byłem wrakiem człowieka, grałem przesłabo, no dopóki nie złapałem języka. Potem już wiesz, już się wyjdzie z tym kumplem, boiska z tym, już blisk. Ty, wy tu mieszkacie? No to dobra, to ja zmienię też chałupę tu, to już mieszkaliśmy razem, wychodziliśmy, to już... Ale trafiłeś do Werony i tutaj spotkałeś takiego piłkarza, który jest trochę symbolem prawdziwego włoskiego bombera, mam wrażenie, jeśli chodzi o charakter, jeśli chodzi o charyzmę, Gianpaolo Pazzini. Milan. Inter. Inter. On był w Sampdorii, miał bardzo dobry czas. I tu w Weronie pierwszy sezon też miał dobry czas. Był chyba najlepszym strzelcem zespołu nawet. Tak, i też miał dobry czas, ale potem, wiadomo, trener trochę zmienił jeden na jeden. No to już nie ta intensywność na niego. I potem ja często byłem na niego i tam się tak nawalaliśmy. Ale to tak się nawalaliśmy. Dla mnie nie ma problemu, tylko... Tylko pamiętaj, że ci oddam. No, i tam raz się nawaliliśmy tak na treningu mocno i przyszedł do mnie ten Juriś po treningu. Ja mówię, kurde, ten mnie teraz zjebie, pewnie mi powie, że na następny, żebym nie przychodził, nie? A on mówi, Paweł, bardzo dobry trening, mówi, jak coś takiego będzie, masz
jeszcze mocniej, nie? Jeszcze mocniej, nie? Ale to tak potrwało z 2-3 tygodnie, gdzie już naprawdę był taki, że jak szła piłka, nie patrzyliśmy na piłkę, nie? Tylko na siebie. W kontakt. Tak, w kontakt. I potem tak już to wyhamowało, że następny rok już byliśmy ziomki, że teraz jak on przyjeżdża tu do nas czasami, bo on tam komentuje teraz mecze, to wiesz, najlepsi kumple, to już, wiesz, misio, jak tam wszystko w porządku, no, wiesz, tylko tam mów dobrze o mnie, no, dobra. Od jakiegoś czasu w naszych odcinkach foodtruckowych mamy część pytań, które dostarczają nam widzowie, dlatego że naszym partnerem jest firma Inpo, strategiczny sponsor reprezentacji polskiej i foodtrucka. A czym się zajmują oni? Pocztą? Tak, kurierska branża. Okay. Skąd wzięła się ksywa agent w reprezentacji? Ale szczerze, bo pamiętaj, Jędza, że ja chyba, wtedy... To chyba Jędza rzucił, nie? Chyba tak, ale pamiętaj, że ja wtedy byłem. Jędza taki dowcipny zawsze był. Ja pamiętam, że tam było jakieś coś, uderzanie piłką o ścianę, coś tam. Ja uderzyłem w nie tą. I się śmieli, że nie ten punkt. Znaczy, bo tam było coś takiego chyba, że się dzielono na różne grupy, te grupy między sobą rywalizowały. Tak. Na koniec wygrywała jedna, więc ważne było, żeby we wszystkich tych konkurencjach zdobywać punkty. I ten nasz był chyba czerwony, ja walnąłem w żółty, że tam coś. Że jest agentem tej żółtej drużyny, tej drugiej drużyny, że jest od nich, tak? To Jędza żartownisz, no. Przez rok czasu było. Było. I druga twoja ksywa to była Hiena, jak dobrze pamiętam. W Lechii. A Hiena to... A, coś tam mieliśmy kary. Mhm. A ja tam zarabiałem, no wiesz, no ile tam, tyle co na internet i coś tam na obiad. I na internet. I mieliśmy... Na internet. Na internet. I po pieniądze. I kary, oni musieli coś tam dawać, pieniądze, a ja mówię, trener, ja nie mam z czego dać, nie? Nie wiem, co chcesz. Mówi to, dobra, to kup jakieś miśki, to do domu dziecka, nie? Ja kupiłem jakiegoś psa i się śmieli, że jak hiena wyglądała, nie? Więc... Następne pytanie. Czym się interesujesz oprócz piłki nożnej? Kurde, to tak ciężko powiedzieć, bo jak mam czas wolny tutaj, to nie wiem, gdzieś jedziemy, coś zwiedzamy. Okej, no Włochy są do tego idealne. Tak, ale na przykład w Polsce to uwielbiam pójść na rybki sobie, nie? Okej. Ale też lubię siatkówkę. Oglądać i grać też lubię, nie? Ty masz warunki do grania w siatkówkę, nie? Jakby ktoś nie wiedział, że jesteś piłkarzem i miał powiedzieć, jaki sport uprawiasz, to w siatkówkę bym... Grałem dużo, bo braciak też grał w siatkówkę, nie? Przez chwilę. I mam ostatnie pytanie. Kto z reprezentacji najlepiej radzi sobie w sytuacjach stresowych? Czy ktoś ci imponował na przykład? No ja, na pierwszy kadr? Wiadomo, że ty... A zresztą to było widać na Euro 21, o czym Paweł już powiedział. Cała Polska chciała zrobić z niego mega piłkarza. Na siłę. Ale ty byłeś zawsze takim zawodnikiem bez układu nerwowego, że wchodzi. Nie, śmieję się. Kto jest... Gianfranco? Przed meczami? Czy ja? Nie, ja tak przed meczem powiem tobie luźno bardzo. Ty moim zdaniem zabijasz to śmiechem trochę, w tak. sensie, nie? Rzadko się zdarza, żebym, nie wiem, przed meczem powiedział, nie wiem, tu musimy grać, tu, podaj mi tu. Bez pompki. Bardziej tak zawsze, dobra, nie wiem, nawet nie myślę za bardzo o tym, zawodników, nie oglądam przed meczami. Nie analizujesz sobie ich, czyli... Nie analizuję, oglądam, tylko wiem prawa, lewa noga. Która słabsza? Czy jest szybki, bo jak nie jest szybki, no to mu tam, wiesz, siedzę na plecach, nie dam się odwrócić, ale jak jest szybcior, no to wezmę czasami te 2 metry. Ale ty tak, też nie jesteś wolny. Nie, ale wiesz, zawsze, lepiej mieć. Póki się odwrócisz, no tak. A on jak jest napędzony, no czy masz takiego Leao na przykład, no to jakbyś szybki nie był, no to musisz ten metr wziąć, nie? Okej. No Bartek Bergaszyński się przekonał o jakości Leao w tym sezonie. Kurde, właśnie żałuję, że nie grałem na niego teraz, bo chciałem zobaczyć, bo widziałem jak... Nie widziałem obrońcy, który by dobrze wypadł na jego tle. Okej. Wiadomo, albo... Chciałbyś się sprawdzić na jego tle. I po prostu bym starał się, żeby kompletnie się nie odwracał. Jak się odwróci... I bym po prostu sprawdził, czy... Miałbyś na niego pomysł. Bym sprawdził, czy... Tak też by sobie dał radę, że po prostu bym złapał żółtą, już potem bym go nie tknął, nie? Tak też by mogło być. A był ktoś taki, kto właśnie... I właśnie jest jeden, co tak, nie wiem, czy wygląda, ale jak jest w formie Dybala, to jest, mi sprawił problem. Sprawił ci problem. No to jest taka lewa nóżka, której nie jesteś w stanie rozczytać też. Nie biega szybko, więc mówię, dobra, będę przy nim blisko, ale ma ten taki balansik. No, ma magic i ma taki luz, że chamskie rzeczy robi na boisku, że mało jest takich zawodników, że robi takie
chamskie rzeczy. Żeby cię upokorzyć, chamskie? Nie, takie, czy że... Nie oczekujesz takiej, że na przykład biegnie z tobą na metr, trzyma tak i na przykład i próbuje ci jeszcze dziurę z tego założyć, nie? Jak straci, to w ogóle się nie przejmuje i jeszcze raz robi to samo. Okay. Chciałem cię zapytać, Paweł, o mundial, o wyjazd na Mistrzostwa Świata. Czy to jest dla ciebie najważniejszy taki punkt zaznaczony w kalendarzu na ten rok? Wiadomo, po kontuzji z kolana wróciłem, ale no nie czułem się dobrze, a jak się nie czuję dobrze, to... To, na boisku później to widać to po mnie, nie? Bo że coś mnie boli, że coś mi doskwiera. Wracając po kadrze, tam można powiedzieć, że odpocząłem, że trochę też się wyleczyłem, więc czuję po sobie fizycznie, że wraca ten moment. Jeżeli ja wrócę fizycznie, to myślę, że to czuję się, że mogę dać coś tej drużynie i że naprawdę mogę być mocnym punktem. No, zwłaszcza, że Jan Bednarek ma swoje problemy i ten półprawy środkowy obrońca akurat jest nam potrzebny. Może być ten czas, że odpali, nie? Bo chciałbym wrócić jednak do tego, co prezentowałem wcześniej, bo nawet w klubie to jest takie dziwne uczucie, że ja się z tym głupio czuję, że ludzie na ciebie czekają, nie? Mhm. Nie wiem, przychodzi prezydent klubu i gada z tobą, wiesz, Paweł, no kiedy tu gotowy, nie? Trener przychodzi, na przykład ten, co był wcześniej i pyta, kiedy tu czuję? Ja mówię, kurde, trener, no ja tyle robię na siłowni, no biegam, no staram się, ale no... No na razie nie mogę ci dać tego, co ja wiem, że mógłbym zagrać, nie? Jak jest fizyczność, to jest wszystko, bo jeżeli jesteś szybki, wybiegany, dynamiczny, no to co ci może... Taktycznie tu jesteś przygotowany? Biegowo po tych treningach jesteś... Czucie piłki może, wiesz, ale to obrońca wiadomo, że ma troszeczkę... Możesz mieć czucie piłki, ale to no, dotykasz tą piłkę jednak, to grasz tyle lat, więc... Tego się nie zapomnij. No masz, no, jak to mówi Kamil Wichter, piłkę tylko wypierdź. Tylko czasami przeszkadza, nie? Niełatwiej by było bez tej piłki. Dokładnie. Poprzesuwać, pobiegać, no to, wejść kontakt. No to co, w takim razie zdrówka ci życzymy. Dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie za udział w Udaku. Akurat się wyłączyła teraz, w tej sekundzie, nie?